No dobra, to działamy dalej. Teraz tutaj trzeba sobie to wszystko obczyścić. Delikatnie tutaj od czoła zjechać papierem ściernym, bo będziemy tu zaraz mierzyć, a później wszystko powycierać jakąś tam szmatką czy czymkolwiek, żeby nie było żadnego syfu. Jak już mamy obczyszczone tutaj wszystko dokładnie, no to teraz właśnie będzie potrzebny nam szczelinomierz i nowe łożysko. Nowe łożysko pakujemy tutaj w ten otwór, myślę, że wejdzie nam bez problemu. Powiem wam szczerze, że te nowe weszło mi na styk. Myślę, że nie będę tutaj chyba dawał na żaden klej, bo w tym momencie nie mam żadnego luzu. No ale nieważne. Wkładamy teraz to łożysko, bierzemy jakiś krótki, nie wiem, płaskownik, cokolwiek prostego. Przykładamy w ten sposób na płask, jak wam teraz pokazuję, później tak. I mierzymy szczelinę między łożyskiem a tą obudową. Dobra, jeśli mamy wszystko już tam wyczyszczone, przyjmijmy, że to jest właśnie ten otwór, który wchodzi właśnie tutaj łożysko. Także bierzemy sobie nowe, wkładamy go tam. Następnie bierzemy coś płaskiego, obojętnie, może być tutaj o, płaskownik. Przykładamy go w ten sposób. Bierzemy sobie szczelinomierz i mierzymy szczelinę między właśnie tym płaskownikiem a krawędzią łożyska. No oczywiście nie będzie taka duża różnica jak tu, kilka centymetrów, tylko jakieś tam części milimetra prawdopodobnie, ale tak musimy sobie to zmierzyć, żeby wiedzieć, ile dać podkładek. Producent przewiduje, że łożysko musi wystawać na zewnątrz od 0,5 mm do 0,8, dlatego właśnie musimy sobie to zmierzyć, żeby nie było za bardzo schowane ani za bardzo wystawało. Miary wykonuje się w ten sposób, u góry na dole, później w ten sposób, po bokach z lewej i prawej. No i wybieramy tą największą wartość, bo być może to łożysko nie jest tam jakoś równo ułożone, także zawsze bierzemy pod uwagę tą największą wartość, jaka nam tutaj wyjdzie. Także ja zabieram się właśnie teraz za mierzenie, a pokazuję wam tutaj, bo no tam nie ma niestety miejsca, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Także pokazuję wam tutaj, myślę, że teraz wiadomo, o co chodzi. No i słuchajcie, wychodzi na to u mnie na szczelinomierzu, że moje łożysko nowe wystaje około 0,5 mm. Czyli teoretycznie nie musiałbym dawać żadnej podkładki, bo zakres mamy między właśnie 0,5 a 0,8. No ale myślę, że żeby zapobiegać już zawczasu, no to dam jedną tylko podkładkę. Wtedy będę miał tą wartość 0,8, tą wyższą. No ale myślę, że to łożysko będzie bardziej dociśnięte i będzie wtedy lepiej. Choć powiem wam szczerze też, że to nowe łożysko wchodzi mi praktycznie na styk, bez żadnego luzu. Także nie wiem, czy jest minimalnie może większe niż te stare, czy co. No ale to chyba lepiej oczywiście dla mnie. Tak czy tak ładuję tam właśnie w tą dziurę jedną podkładeczkę. No i teraz będę wymieniał łożysko na tej, na tym wałku. Teraz będziemy wyciągać łożysko z tego wałka. Ja przygotowałem sobie wcześniej taki ściągacz, jak widzicie, wycięty tutaj na ten wałek. I wtedy będę tutaj wcisnę go i wyciągnę łożysko. Tylko muszę troszeczkę obniżyć sobie prasę. Zanim zabierzemy się za ściąganie łożyska, trzeba wyciągnąć tutaj zabezpieczenie. Tutaj w tym miejscu jest one. Tak wygląda. I bardzo prosto wychodzi. Widziałem, że tak to robią. Przyciskając i pchając do przodu bez problemu to wychodzi. Także zanim zaczniecie, wyciągnę zabezpieczenie. Jak widzicie, łożysko się zaparło. Także spróbuję teraz wypchnąć to prasą. Mam nadzieję, że pójdzie bez problemu. Wiecie, co za diabła, tego nie mogłem ruszyć w prasie, nie chciało drgnąć. No niestety musiałem użyć staropolski sposób, czyli młotek i przecinek dopiero się ruszyło. No trudno, tak bywa, ważne, że schodzi. No i powiem wam, że umęczyłem się strasznie, żeby to zbić. Siedziało bardzo ciasno. No ale dobra, udało się. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok dalej. Teraz to trzeba dobrze obczyścić, żeby nowe łożysko weszło bez problemu. I zwróćcie uwagę, jak macie założoną tą klapę. Według tutaj starej, nowa powinna przyjść w ten sposób. Jak możecie zauważyć, ma taką jakby tutaj wypukłą część. Oryginalna ma tą wypukłość
po tej stronie, gdzie są napisy, a instrukcja wyraźnie mówi, żeby napisami dawać do zewnątrz, czyli powinna być odwrotnie i tym wgłębieniem wtedy do łożyska. Powiem Wam szczerze, że teraz nie wiem, co mam zrobić, bo ja nie mam oryginalnej tej klapy i nie mam w ogóle żadnych napisów, no ale według tej starej powinienem założyć dokładnie w ten sposób, czyli tą wypukłością do łożyska. Nie wiem, czy to ma jakieś wielkie znaczenie. Mam nadzieję, że nie. No ale założę dokładnie tak, jak była założona ta stara. No i teraz właśnie na starej tutaj możemy zauważyć wyraźnie, że też są napisy na zewnątrz. Tutaj było z tej strony łożysko. No to czyli przykładając ją dokładnie tak samo, wychodzi nam, że ona ma być tak. Czyli to jest zewnętrzna strona. Mój błąd, źle tam widocznie popatrzyłem. Czyli tą wypukłością idzie na zewnątrz, a tą, można powiedzieć, wklęsłą częścią idzie do łożyska. Właśnie gdzieś czytałem, że dużo ludzi właśnie pytało, dlaczego tą wklęsłą idzie do łożyska, a nie tą wypukłą, no ale widocznie tak ma być i ja tak samo zakładam. Także pamiętajcie, wypukła część jest na zewnątrz. Jak widać, mam to już wszystko ładnie obczyszczone. Teraz idę sobie dorobić jakąś rurkę do wciskania tego łożyska. Włożę je w ten sposób. I tutaj dorobię rurkę tej średnicy. I wtedy będę próbował popchnąć to prasą. Mam nadzieję, że mi wejdzie bez problemu, nie będę się męczył. No ale oczywiście wcześniej nie zapomnijcie o założeniu tej klapy. Także ja idę teraz dorabiać coś tutaj i zaraz będę wciskał łożysko. Tak wygląda mój zestaw do wciskania, czyli kapa, łożysko, bieżnia starego. I będę dociskał to rurą na prasie. Mam nadzieję, że wejdzie. Jak widzieliście, udało się wcisnąć je teraz bez problemu, także teraz wciskam zabezpieczenie, no i pakujemy wałek z powrotem do auta. Tak jak ustaliłem wcześniej, u mnie siedzi jedna podkładka, teraz podnoszę z powrotem zwrotnicę, tak jak wtedy przy wyciąganiu, jeszcze tutaj obczyścić i przesmarować olejem, żeby łatwiej tam wskoczyło przez ten o-ring czy zimmering, nawet nie wiem, co tam jest, także będziemy teraz to wkładać. Natomiast jeśli chodzi o klej, no to przesmarowałem delikatnie tam w środku klejem, naprawdę delikatnie, nie wiem, no teoretycznie mówię, to łożysko u mnie na ciasno wchodziło, także myślę, że nie był potrzebny klej, ale dałem dla świętego spokoju, żeby jeszcze drugi raz nie robić, także wkładam teraz ten wałek do środka. No wałek wszedł w sumie bez problemu, jak wszystko weszło na olej, to nie było żadnego problemu z wsunięciem. No i co? No, skręcam wszystko, tak jak rozkładałem. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. No, ale przejadę się i będę wiedział. Skręciłem już tutaj. No póki co luzu nie ma. Ruszam w sumie całą skrzynią teraz. No także mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dobra, składam wszystko do kupy. No i wygląda na to, że wszystko udało się ogarnąć. Mam nadzieję, że to chrupanie to było właśnie to łożysko. No w najgorszym wypadku mogło to być łożysko koła, no to będę musiał wymieniać jeszcze raz. No ale myślę, że nie, bo tam no był jakiś luz mimo wszystko. No a tak czy tak chciałem to zrobić, także myślę, że będzie wszystko ok. Robota, jak widzieliście, nie jest aż mega trudna. Troszkę tam kiepsko z dojściem ewentualnie tylko do tych śrub, ale no jak widzieliście, poradziłem sobie bez większych problemów. Największym problemem chyba było ściągnięcie tego starego łożyska. No, zrobiłem sobie taki niby ściągacz, ale on był z za miękkiej stali, to się tam wszystko wyginało, nie chciało zejść, musi być jakaś twarda stal do tego. No i musiałem zbijać przecinakiem. Udało się na szczęście wcisnąć prawidłowo, także siedzi odpowiednio na swoim miejscu. Myślę, że będzie działało też prawidłowo. Jeśli chodzi o czas, no to myślę, że co najmniej te 4 godziny trzeba na to poświęcić, no bo jest tam troszkę rozbierania mimo wszystko. No a że jest ciepło, to można się trochę umęczyć, no ale co zrobić. Myślę, że film się Wam przyda, będziecie mogli sobie sami wymienić takie łożysko, będziecie teraz już wiedzieć jak.
Także no, ja dziękuję tradycyjnie za obejrzenie filmu. Klasycznie zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów, również do subskrypcji mojego kanału. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.